Dzień dobry. Jesteśmy w Nowym Dworze, koło Koronowa, w klubie jeździeckim Deresz. Jest dzisiaj 26 października 2019 roku i spotykamy się tu na trzecim i ostatnim zaplanowanym Hubertusie. Hubertusie dla dorosłych. Dla przypomnienia, 2 tygodnie temu był Hubertusik dla dzieci. Tydzień temu był Hubertus młodzieżowy. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości jest przewidziane dzisiaj na godzinę 13. Jesteśmy jednak wcześniej, jest dopiero godzina 10. Dlaczego? Ponieważ musimy zadbać o naszych gości. Od rana panie w kuchni przygotowują posiłki. Trzeba udekorować stoły, rozstawić namiot, rozwiesić transparenty, wyznaczyć parking. Na koniec musimy też zadbać o nasze konie. Bez koni nie uda się, Hubertus, nie pojedziemy. Konie rano już zostały nakarmione, teraz trzeba tylko zadbać o ich toaletę. Trzeba je wyczyścić, sprawdzić, czy są w dobrej kondycji. Kto ma na to ochotę, to zaplata grzywy, ogony. Jak to mówimy w naszej końskiej gwarze, trzeba się dogadać z koniem. Podczas gdy nas zajmują czynności przygotowania koni do Hubertusa, powoli zjeżdżają się goście. Około godziny 12 jest karmienie koni, w związku z tym to jest dobry czas na zorganizowanie odprawy. Odprawa odbywa się w dwórku. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać. Lis złapany w zeszłym tygodniu. Uciekł, nie ma co łapać. Trzeba go gonić, trzeba go gonić znowu. Bardzo się cieszę, że wy będziecie w tym uczestniczyli i ja poprowadzę was lisa ścieżkami. Na początku chciałbym przedstawić osoby funkcyjne. Osobą funkcyjną, jeżeli chodzi o bieg główny, w charakterze kontrmastra wystąpi instruktor Krzysztof Lubieski. A prowadzącym asystę w dniu dzisiejszym będzie kolega Sławomir Kędzierski. Jak już wspomniałem, ja będę miał przyjemność poprowadzić bieg główny. Organizatorzy na odprawie przypominają nam zasady panujące podczas biegu myśliwskiego. Tu są przekazywane ostatnie instrukcje, prośby i polecenia. Każdy musi wiedzieć, co go czeka i jak ma się zachować. Chcemy się przecież pokazać od jak najlepszej strony, a także by zaproszeni goście dobrze się bawili. W tej części tutaj wstępnej, powiedzmy, tak jak zwykle wybiegamy w szeregu, który zaraz podam. W odprawie wybiegamy przed dworek, ćwicząc układ, który zaprezentujemy konno. Dla gości to atrakcja, a dla nas ostatnia próba i zarazem ostatnia możliwość wprowadzenia poprawek. Jeżeli master jest zadowolony, zezwala nam udać się do koni! Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że nasze zmagania będziecie przeżywać razem z nami. Przyszedł czas na siodłanie i dosiadanie koni. Mamy mało czasu i każdy się śpieszy. Przecież goście czekają. Prezentacja rozpoczyna się od przyjazdu konno przed dworek. Jeźdźcy ubrani na golowo prezentują się wybornie. Powitanie gości, prezentacja jeźdźców,
przemowy dopełniają uroczystości. Do boju więc jeźdźcy stańcie, wyobrażenia w cieniu pozostawiajcie, a prawdziwą historię w 2019 roku upamiętniajcie. Która kończy się wspólnym odśpiewaniem hymnu Jeźdźców i Myśliwych Pojedziemy na Łów. Na sygnał mastera jedziemy szukać i gonić lisa. Jeźdźcy na swoich rączych romakach, a zaproszeni goście na wozach ze słoną. Podróż na wozach mija szybko przy wspólnych rozmowach, żartach i przekomarzaniach. Jedziemy zobaczyć, jak jeźdźcy będą pokonywać przeszkody.
Ostatnim etapem gonitwy jest gonitwa za lisem, a złapanie lisa kończy gonitwę. Może zobaczmy, jak do tego tym razem dojdzie. Po gonitwie i złapaniu lisa czas na wyróżnienia. Każdy koń otrzymuje flo zaczepione koło jego ucha, a jeźdźcy dostają gratulacje. Ten jeździec, który się wyróżnił, złapał lisa, jedzie na przedzie jako uhonorowanie jego zwinności i biegłości w jeździe konnej. No tak, to była duży. Dziękuję bardzo. Ja też. Słuchajcie, cel został osiągnięty. Lis pojmany. Mam nadzieję, że nie wypuścimy go aż do przyszłej jesieni. A teraz po dekoracji proponuję wznieść toast zwycięzcy. Dashboard! Dashboard! Na koniec uroczystości w terenie jeszcze runda honorowa w pełnym galopie przed publicznością. I wracamy do klubu na biesiadę, która kończy całą imprezę.
momencie chciałem wszystkim bardzo podziękować za wspaniałą zabawę. Przede wszystkim dyscyplinę, dzięki której było bezpiecznie. Takie sytuacje, jakie się zdarzyły, że ktoś się rozstał z grzbietem końskim, zdarzają się w tego typu imprezach. Na cześć zwycięzcy! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Ja wszystkim za udział bardzo dziękuję. Dziękujemy! Skoń!